Szanowni, chciałbym streścić naszą ostatnią lekcję, na której zajmowaliśmy się takim bardzo ważnym pojęciem wzajemności oddziaływań, znanym również jako pod nazwą zasady akcji i reakcji, a w języku angielskim takie bardzo zwięzłe, lakoniczne stwierdzenie: for every action is an equal and opposite reaction. There is an equal and opposite reaction. Powinno być w tym miejscu już poprawione. Otóż ta zasada, to o czym będziemy dzisiaj, o czym teraz wam opowiem, no ma absolutnie fundamentalne znaczenie dla zrozumienia ruchu i jego przyczyn, ale także dla zrozumienia w zasadzie wszystkiego działania tych wszystkich maszyn, które widzimy dookoła, tak, i z których na co dzień korzystamy. No i zacznijmy od ciążenia powszechnego, od grawitacji. Tu pokazałem wam wzór na siłę grawitacji pomiędzy dwoma masami, M duże i M małe, które odległe są od siebie o odległość d, których środki są odległe od siebie od d. I zauważcie, że ten wzór jest dokładnie symetryczny, tak? To znaczy występuje w nim raz masa M duże, raz masa M małe, one są pomnożone przez siebie, mnożenie jest przemienne, więc możemy zamienić jakby kolejność tych mas w liczniku i wartość tego ułamka się nie zmieni, no a odległość między nimi, to jest odległość między nimi i taka sama będzie, czy liczymy od masy M duże do M małe, czy od masy M małe do M duże. No i stąd wynika na przykład, że Księżyc działa na Ziemię z taką samą siłą, z jaką Ziemia działa na Księżyc. Ale wynika stąd też, że Ziemia działa na każdego z uczniów naszej klasy i na mnie z taką samą siłą, z jaką ja działam na Ziemię. No, powstaje pytanie, dlaczego efektów działania tej siły na Ziemi nie widać? I to jest kolejne odkrycie. Kolejne odkrycie, bo okazuje się, że o tym, jak silnie jakieś oddziaływanie wpływa na dane ciało, decyduje bezwładność tego ciała. Taka własność zwana bezwładnością i ona jest związana z jego masą. Im większą masę ma ciało, tym ma większą bezwładność. Im większa masa ciała, tym większej siły potrzeba użyć, żeby go jakoś poruszyć albo żeby zahamować jego ruch, albo żeby skręciło. No, Ziemia ma olbrzymią masę i w związku z tym ta siła, która powoduje, że jak ja podskoczę do góry albo rzucimy piłeczkę do góry tenisową, to ta piłka zawróci. Ziemia ją przyciągnie z powrotem. Ta sama siła nie ma praktycznie żadnego wpływu na ruch Ziemi z powodu olbrzymiej masy Ziemi. A ja, jak skoczę do góry albo jak skoczę z krzesła, to nie wylatuje gdzieś w przestrzeń, tylko spadam po prostu na ziemię, bo moja masa jest mała i ta siła, którą ziemia przyciąga mnie, która jest równa sile, z którą ja przyciągam ziemię, ma na mój ruch znacznie większy wpływ niż na ruch ziemi, na który nie ma praktycznie żadnego wpływu. No i podobnie jest z oddziaływaniem elektrostatycznym, elektrycznym. Może się tu przesunę, teraz będzie lepiej widać, tak? Jak pamiętacie, one może tu nie są najlepiej widoczne, ale te listki elektroskopu rozchylały się w taki sam sposób. To znaczy nie można było powiedzieć, czy to prawy listek działa na lewy, czy lewy na prawy. One po prostu odpychały się od siebie. I związane jest to z tym, że oddziaływania elektryczne mają tę samą własność wzajemności i magnetyczne tę samą, to znaczy jeżeli ten listek po prawej działa jakąś siłą na listek po lewej, to listek po lewej działa na listek po prawej z taką samą siłą tej samej wartości w ten sam sposób, no tylko że one się odpychają od siebie, tak? To znaczy ten listek po prawej działa, czuje siłę działającą na prawo, a listek po lewej działa, czuje siłę działającą na lewo. Podobnie jak było z Ziemią i Księżycem.
Tylko tu nie odpychały się Ziemia i Księżyc, a przyciągały ich. Księżyc czuł siłę, z którą Ziemia przyciąga go do siebie, a Ziemia czuła siłę, z którą Księżyc przyciąga ją do siebie. Czyli na tym rysunku siła działająca na Księżyc działała w lewo, a siła działająca na Ziemię działała w prawo. No i ponieważ te fundamentalne, te podstawowe oddziaływania pomiędzy fundamentalnymi, podstawowymi cegiełkami, z których wszystko jest zbudowane, mają własność wzajemności, no to dziedziczą tę własność wzajemności także oddziaływania takie pomiędzy ciałami, które nas otaczają, pomiędzy przedmiotami, które nas otaczają. No i no na przykład bawiliśmy się sprężyną, no i póki sprężyna była nieruchoma i jedno z was ciągnęło w prawo, drugie w lewo i jakby nie sposób było powiedzieć, które ciągnie za które, tak? To znaczy sprężyna ciągnęła za rękę tej osoby, która ciągnęła ją w prawo, ciągnęła za tą rękę w lewo, a za rękę osoby, którą ciągnęła w lewo sprężynę, ciągnęła ją w prawo, ona czuła, że ta sprężyna jest, stara się jej wyrwać, wyciągnąć tą rękę i musiała się temu przeciwstawić. No i obydwaj czuliście tak naprawdę, mieliście to samo wrażenie ciągnięcia, czuliście tę samą siłę. No i tu jest to rozpisane dokładniej na tym rysunku. Tu dwie dłonie, każda ciągnie linę w swoją stronę. No i mamy tak, popatrzcie, teraz zrobimy to troszeczkę dokładniej. Mamy prawą, tą rękę po prawej, która ciągnie linę w prawą stronę. No a lina, zgodnie z tą zasadą wzajemności, ciągnie rękę w lewą stronę. To jest ważne, bo tu chcemy to rozumieć nie w taki sposób, że ręka ciągnie za rękę, tylko chcemy zobaczyć tutaj pośrednictwo tej liny, udział tej liny. Więc ręka ciągnie linę w prawo, a lina ciągnie rękę w lewo. Dokładnie w ten sam sposób, z taką samą siłą, tylko jedna z nich, z tych sił jest przyłożona, działa na linę i skierowana jest w prawo, a druga jest, działa na rękę i skierowana jest w lewo. No a jak spojrzymy na rękę po lewej stronie, to jest tak samo, tylko kierunki sił się zmieniają. Tak? To znaczy ręka po lewej stronie ciągnie za linę w lewo, a lina ciągnie za rękę w prawo. No i na tej naszej lekcji zajmowaliśmy się też pewnymi przykładami. Weźmy sobie stół. Stół stoi na podłodze. I z czym oddziałuje stół? No, po pierwsze na stół działa siła grawitacji, czyli stół oddziałuje z ziemią. I tą siłą grawitacji skierowaną w dół, to nazywamy, czy wartość tej siły grawitacji nazywamy ciężarem stołu. No ale stół nie spada. No więc nie spada, dlatego że podłoga podpiera go, działając na wszystkie cztery nogi do góry, no z siłami takimi, że ich wartość jest równa 1/4 ciężaru. No bo są cztery nogi i one wszystkie muszą podtrzymać ten stół razem. No w związku z tym każda z nich podtrzymuje, odpowiada za 1/4 ciężaru stołu. Tu mamy lampę wiszącą na suficie, bardziej skomplikowany przypadek, bo ta lampa wisi na łańcuchu. No więc tak, po pierwsze na lampę działa siła grawitacji, czyli ciężar. I lampę podtrzymuje łańcuch. Ta czerwona siła działająca do góry powinna być dokładnie równa sile czarnej, tylko skierowana do góry jest i to łańcuch podtrzymuje, zaczepiony tutaj za tą kulę, podtrzymuje lampę, nie pozwala lampie spaść. No, ale zgodnie z zasadą wzajemności, jeśli łańcuch działa na lampę, to lampa działa na łańcuch w taki sam sposób, tylko w dół, w przeciwnym kierunku. No, a skoro lampa, skoro mamy sytuację taką, że łańcuch jest ciągnięty w dół,
No to, żeby nie spadł, ponieważ nie spada, no to sufit działa na łańcuch z taką samą siłą jak zielona, tylko przyłożoną tutaj w tym miejscu, w którym łańcuch jest przyłożony do, zaczepiony za sufit, tylko skierowaną do góry. No i oczywiście w takim razie z zasady wzajemności ten łańcuch działa tutaj na sufit siłą w dół, dokładnie tej samej wartości, co ta niebieska siła, tylko że skierowaną do dołu. Dobrze jest nabrać wprawy w tych analizie tych sił. No i co my tutaj mamy? No mamy tutaj łódkę nieruchomą, stojącą na jeziorze. No i na tę łódkę znowu działa siła grawitacji. No ale żeby działała siła grawitacji, to działa siła grawitacji, no ale łódka nie spada na ziemię, tak? Czyli woda musi ją podtrzymywać. Woda musi ją podtrzymywać do góry, ale z tej zasady akcji i reakcji, jeżeli woda działa na łódkę do góry, no to łódka musi działać na wodę siłą o tej samej wartości, tylko skierowaną w dół. No, stąd wynika, że gdybyśmy na przykład, gdyby to jezioro było na wielkiej wadze, gdybyśmy tą wagę wytarowali i następnie położyli na powierzchni tego jeziora łódkę, to ta waga wskazałaby dodatkowy ciężar, pomimo że to nie łódka leżałaby na wadze, tylko woda. Ale łódka ciśnie na wodę, a woda ciśnie na wagę. Więc wartość, wskazanie tej wagi by wzrosło. I mam nadzieję, że uda się to nam zobaczyć doświadczalnie. No i w końcu kula metalowa leżąca na dłoni. Znowu na kulę działa siła grawitacji. No ale kula nie spada, więc dłoń podpiera kulę siłą działającą do góry o tej samej wartości, co siła grawitacji, ale w takim razie z tej zasady wzajemności wynika, że kula działa na dłoń siłą działającą w dół. No i dłoń nie opada, ponieważ nasze mięśnie nie pozwalają jej opaść. Dobrze, to już ta cała historia, ale to są bardzo ważne rzeczy i nieraz będą jeszcze wracać, pojawią się też w tej wyjściówce, która nie będzie znana dla was wcześniej, więc bardzo zachęcam, żeby to zrozumieć, a jeżeli ktoś ma kłopoty, to może się do mnie zwrócić i ja chętnie wytłumaczę online wszystkie i rozwieję wszystkie wątpliwości.